Hej moi drodzy, witam was serdecznie, z tej strony Shiro, witam was w kolejnym odcinku z Planet Craftera. Kochani, ja troszeczkę tutaj się pobawiłem. Dokończyłem budowanie tych podestów, żeby już wam nie zabierać czasu, zrobiłem jakieś okienka. Trochę tych generatorów poprzestawiałem. Oprócz tego, kochani, zrobiłem w końcu magazyn. Zrobiłem porządny magazyn, który mam nadzieję teraz już nam nie będzie nagabywał problemów właśnie z tym wszystkim, więc tak, tutaj mamy oczywiście tytan, tu mamy żelazo, jakiś tam krzemik, kobalcik, którego mamy od cholery, magnezu w sumie też, różne przedmioty typu silnik rakietowy, lód czy tkaninki, nasionka, woda, jedzenie, siareczka, trochę osmu. Oczywiście uran, mamy 4 pręty, więc też będziemy mogli to wykorzystać. Tutaj jeszcze mamy iryt i też tych prętów mamy od cholery. Super stópki i aluminium. Kochani, i aluminium. Oprócz tego mamy oczywiście chwilówki, które będą pewnie często pełne. Chwilówka to będzie oczywiście skrzynka, do której będziemy mogli coś zrzucić, jeżeli nie będziemy mieli czasu tego segregować. Ale będę starał się oczywiście robić to na bieżąco. Mamy też 5 sztuk schematów mikrochipu, który za chwilę sobie jeszcze odblokujemy. No i tu mamy oczywiście nasionka zwykłego jedzonka. Tu jest wzrost 61. Ja w międzyczasie troszeczkę tego też poskładowałem, żeby było. A więc tak, tak to wygląda. Przeniosłem też tutaj bliżej pojemnik na surowce. Znaczy to do wydobywania surowcy. Widzę, że woda już jest, też ją zabierzemy przy okazji. I kochani, tak to wygląda. Tego nie mamy, jedzenia nie mamy. Zjemy sobie fasoleczkę. Teraz żelazo sobie odłożymy. Tylko kobaltu mamy sporo, więc z kobaltu sobie coś zrobimy za chwilę. Na przykład kapsułkę tlenową. Dobra, i chodźmy teraz, odblokujmy sobie te schematy. Nie wiem, czy słyszycie, ale mam niestety chrypę dosyć mocną. Siadło mi delikatnie na gardło, więc musicie mi niestety to wybaczyć. Dobra, odszyfrujmy. Letak odrzutowy T3, fajnie. Satelita GPS T3, też spoko. Obecnie nie ma schematów do szyfrowania, czyli mamy wszystkie już schematy. No nie. Tylko 2 schematy były. No trudno, dobra, a co było potrzebne do plecaka odrzutowego T3? Wybuchowy proszek i 8. No niestety nie mamy wybuchowego proszku. Nie mamy wybuchowego proszku. A buty zręcznościowe T3. Też wybuchowy proszek. O właśnie, no właśnie. Prędkość wydobycia T4. To już rozumiem, że mamy, dobra. Jakie plany mamy na dzisiaj? No chyba zwiększenie terraformacji. Mamy ponad 50% już tutaj tych naszych jeziorek. Więc jest naprawdę bardzo fajnie. Jest bardzo fajnie, wody mi brakuje, kurde. Chcę się wrócić. Brakuje wody, więc mamy też sporo surowców, które możemy przeznaczyć właśnie na te nasze terraformacje. Myślę, że zwiększymy sobie z pewnością wydobycie ciśnienia, czy wydobycie, zwiększenie ciśnienia. Więc takie rzeczy jak wiertło T3, czyli 2 razy żelazo, 2 razy tytan, raz dwa. Tam było jeszcze po 2 aluminium, tak. Dobra, dajemy sobie 3 wiertełko, jeden nam starczy energii, bo to też nie wiadomo. Tego myślę, że się będziemy mogli pozbyć za chwileczkę. Ja te wiertła gdzieś sobie zrobię tak w oddali, bo nie są mi to potrzebne z bliska. A chyba nie mogę tak daleko. A nie mogę. Na szczęście mogę. Więc zróbmy to z daleka. To by nie przeszkadzało. To też sobie rozbierzemy na chwilę. Bo po co tak blisko tutaj przy bazie?
Dobra, surowce starczyło, starczyło. I zrobimy sobie gdzieś to tutaj. Bez lipy. Jeszcze trochę. Dobra, wszystko przenieśliśmy, tak? Wiertełka niech sobie tutaj stoją. Te wiertełka niech sobie tutaj stoją. Usuniemy jeszcze sobie oczywiście te wiertła, bo one już są mało efektywne. Bardzo mało efektywne moim zdaniem. I tutaj mieliśmy trochę żelaza i trochę tytanu, rozumiem, tak? Jeszcze trzy żelaza. Raz, dwa, raz, dwa. Po 6? Po 6 mamy, tak? 5, ale tytanu. Czyli jeszcze jeden tytan. No i kolejne 3 sobie zrobimy. No co, jak dzisiaj szaleć, to szaleć, nie? Zaraz się okaże, że nie mamy prądu. Takie mam wrażenie. Takie mam wrażenie. Po tym zabraknie prądu, prawda? Weź ten magnes, bo mu to chyba przeszkadzał trochę. O dziwo, jeszcze prąd jest. O dziwo, prąd jest. Tutaj żeśmy opuścili jeszcze trochę. Wziąłem chyba jeden tytan za dużo. Nic nowego. Nic nowego. Dobra, ten złomek sobie weźmiemy stąd. Usuńmy to. Usuńmy to, bo chcę to przenieść. I zrobimy sobie gdzieś to tutaj. Tylko najpierw podeścig. Widzę, że się troszeczkę zapodział tutaj. O. I znacznie lepiej. Już mi się to bardziej podoba. No, troszeczkę dalej. No nie stapuj się. No nie tak to miało wyglądać, ale cóż, dobra. Przynajmniej z dala. Przynajmniej z dala. Dłużmy ten tytan na razie. Zobaczmy w ogóle, jak wygląda nasz, że tak powiem, stan terraformacji ciśnienia. Znów kobaltu mamy za dużo. Kobalt jest na fulla. Trochę chyba szybciej. Trochę chyba szybciej. A tutaj chyba. Ciśnienie. 2182 nanopaskali. No to nie jest jakoś super hiper. To nie jest jakoś super hiper. Nie mamy w ogóle ciepła, więc na pewno podgrzewacze te trzy również muszą za chwilę zostać u nas stworzone. Zużycie, no i znów właśnie tutaj widać, że te reaktory zaraz nam siądą. Więc zawczasu również jeszcze jeden reaktor musimy sobie zrobić. Trzy stópki. Stópki były tu. Zróbmy dwa przy okazji. 4 razy woda. I 2 pręty uranowe. To nie mam niestety wyjścia zrobionego. Raz i dwa. Dobra, prądu nam na razie nie zabraknie. Chyba nie zabraknie. Krzem, tytan, aluminium. To jest magnes. No tego aluminium już widzę, że się stanowczo kurczy. Ten nasz zapas. Dobra, 4 pręty uranowe. To też sobie trzeba zapamiętać, czy są. No właśnie, tylko 2 podgrzewacze. To nie jest dużo. To nie jest dużo wcale. I jeszcze jeden tutaj.
Dobra, jak to wygląda? Jak to wygląda? W ogóle jak nasze schematy na ciepło? Na ciepło chyba mamy jeszcze sporo do odblokowania. Biodom T2. Właśnie, 120... 12 jednostek, 12 UK. Czyli za chwilę. No ale to tak idzie jak krew z nosa, powiem szczerze. To idzie jak krew z nosa. Jednak tych podgrzewaczy trzeba więcej zrobić. Ile mamy w ogóle jeszcze prętów? Myślę, że 4 zrobimy. Zróbmy jeszcze ten pręt. Pręt uranowy. Potem było po jednej sztuce? Po jednej. I aluminium. Okidoki. Teraz myślę, że będzie aż nadto ciepło. Teraz będzie aż nadto ciepło. Dobra. Jak nasze statystyki wyglądają? No trochę to idzie, teoretycznie. Możemy również wysłać się dzisiaj rakietkę, bo rakietka by się w sumie przydała. Żeby troszeczkę zwiększyć ten postęp terraformacji. Czekaj, jakie tam były? Już nie pamiętam. Panie rakieto. Informacja o mapie, GPS-y, to na razie nie. Mnożnik ciśnienia razy 1000. I ciepło razy 1000, czyli tak. Mamy dwa silniki, potrzebujemy kobaltu i krzemu. Kobalt, krzem. No to zróbmy to. Zróbmy to. Cztery super stópki akurat, które mamy. 3 razy kobalt. 3 razy krzem. I dwa chyba silniki, tak? Chyba tak, dobra. Idziemy to wypuścić w cholerę. Muszę sobie kawę oczywiście zrobiłem, o którą wypiję pewnie za pół godziny. No cóż, musicie mi dać chwilę. Dobra. To najpierw mnożnik ciepła. Najpierw mnożnik ciepła lecimy. Jak brak obiektu do strzelania. Coś się zbagowało, no tylko u mnie takie rzeczy. Latająca rakieta, tego jeszcze nie było. Woohoo! O kurde! Nie! Nie, zostaw mnie! Rakieta się posrała. Ale tam to poleciało na szczęście. No nie, rakieta odwrotnie leci, jak powinna. To tu się od Janie Pawla. O, zniknęła. No jaja totalne. Jak teraz to wygląda? Ciepło leci znacznie szybciej, ciśnienie w sumie też. Tam woda. No to też bez porównania teraz leci szybciej. Bez porównania, woda, gdzie jest woda? Dobra, tam sobie coś polatywało. Dużo jest trochę uranu. Kurde, ale teraz kiedyś śmiesznie się pobagowały. Już wiem, jaki będzie opis odcinka. Biodom T2, w końcu. Tam jeszcze pomnęło. Nie trzeba tam podlecieć. No i kolejne lecą. I kolejne lecą. Teraz będą chyba irydowe.
Ryba irydowe. Właśnie, bo ja mam chyba jeszcze jeden rozsiewacz nasion, którego w ogóle nie postawiłem. Który jest chyba również potrzebny, bo daje biomasę. Prawda? Czy rozsiewacze dają biomasę? Gdzie to jest? Oczywiście, że daje rośliny. Ja jestem głupi. Takiej podstawy nie zrobiłem. Wow, ale hitło. Ale hitło. No tak, super stópek nie mamy teraz. I nawóz jest potrzebny. To chyba na razie trawę sobie tylko rozsiejemy. Dużo wody będzie potrzeba. Bardzo dużo wody. O, co to tak ciemno się zrobiło? Halo? Co jest? Co jest? Czemu to jest tak ciemno? Prąd jest. Czemu tak jest ciemno? Kurde, nie wiem co się dzieje. Dobra, magnes, aluminium. Magnes jest tu. Wody mieliśmy chyba 10 sztuk, tak? Aluminium zaczyna brakować, ale wiem, gdzie to aluminium możemy zdobyć, więc luzik. Więc tutaj się nie martwcie o to. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć sztuk. Wezmę 7. Zrobimy sobie jeszcze do końca to. No tylko nie stać mnie, żeby to wziąć. Dobra, znów robię śmietnik w skrzynkach, trudno. Wybaczycie mi to. Mi zabrakło dwóch, prawda? Nie, jednego. Jednego cholernego żelaza. No cóż. No cóż, trudno się mówi. Nasiona Lirma nie mam. Ale ja jestem dupa blada. Nasiona. Nasiona Lirma mam tylko 4 sztuki. I mogłeś wziąć żelazo, Shiro. Mogłeś wziąć żelazo. No to ja tyle nie potrzebuję tej wody. Zaraz wezmę ten tlen stąd, żeby śmietniku nie robić. Żeby śmietniku nie robić. Dobra. I pyk. Rozsiewacze trawy. Jeden nie będzie tu. Drugi nie będzie może tu? Naprawdę jednej butelki wody mi zabrakło. Ale jestem dupa. Ale jestem dupa. Ja bardzo kuleję z tą biomasą. No i tak, jeszcze im prądu zabrakło. Świetnie. Świetnie. To jest najlepsze, nie stać mi na nic innego, bo nie mam super stópek. Brakuje mi super stópek. Super sztupki, co wy tam potrzebowaliście wszystkiego, prawda? Tak. A co jest najmocniejsze? Ja nie mam aluminium. A nie, dobra, mam aluminium. Nie będę miał tytanu. Biolaboratorium! Fuck yeah. Fuck yeah. Dobra, daj mi te super stópki. 3 sztuki, bo niestety więcej surowcy nie mamy. Magnes odłóżmy. Aluminium w sumie też. Dobra, akurat 3 super stópki były potrzebne. Butelka wody i pręt uranowy. Pręt uranowy mamy. Butelka wody razy 2. Butelka wody razy 2.
No i jest już grunt. Mamy teraz sporo uranu jeszcze jest. Sobie go od razu weźmiemy. Zaraz o nim zapomnimy. W okazji standard żelazo i tytan, których mamy teraz deficyt. Ja nie wiem, czy jeszcze nie dojrzymy do tych super stópek tam. Naprawdę by się przydało trochę tego stopu pozbierać. Tak samo aluminium, którego już nie mamy, a którego mieliśmy nadmiar na początku. I tak to jest do czasu, jak niestety właśnie się nie zacznie go używać. Niby jest, a potem... Nie ma. I robi się problem. Chyba, że... Tak pomyślałem w tej chwili. Teoretycznie moglibyśmy zrobić sobie tutaj to wydobywania surowców, ten sprzęcior i zobaczyć, czy tutaj właśnie nie będzie tego stopu. Super stopu. Myczki, szybciej ich znikać, bo irytujący jesteście. Irytujące kamienie w twojej okolicy. Jakieś skrzynie? Co jej zapomniałem wziąć? Ciekawe, ciekawe. No popatrzcie. Kto by pomyślał? Kto by pomyślał? Trzeba będzie zapamiętać, że tutaj to jest. Skrzynka w dziurze. No tam chyba w bazie hitnęło delikatnie, co? Tylko tu już się uran niestety nie zrespił. Z tego co widzę to nie. Dobra, znów tego uranu trochę przynosimy. To, że jak najbardziej fajnym pomysłem byłoby zrobić jednak trochę tych prętów, wiecie? Bo widzę, że tu już miejsca się robi mało. Robi się mało tego miejsca. Okej. Tyle starczy. Dobra, tytanik też jest. Żelaza też trochę mamy. Nie, to mi oddaj. To mi oddaj. Kapsułka tlenowa jeszcze jest, spoko. Jedzenie pewnie też się już tutaj porobiło. No właśnie. Teraz zobaczymy, jak trawka sobie rośnie i zobaczmy, czy nam biomasa w tej chwili idzie do góry. Idzie do góry? Idzie do góry, bo było 800 ileś gram. Prawda? 0,4. No, wzrośniesz na moich oczach, czy nie? Wzrosło. Czyli biomasa idzie. A czy w teorii nie odblokowaliśmy właśnie biolaboratorium? Właśnie. Biodom. Biokopuła. Biolaboratorium. 3 super stópki, 2 razy 8 aluminium. Czy my jesteśmy w stanie to zrobić? Chyba jesteśmy. Nie wiem, jak będzie z aluminium. Tego aluminium dużo nie mamy. 2, 3... tytanu, 3 żelaza, 3 krzemu. Krzemu mamy już mało. Było go tak dużo. I 3 magnezu. Oj. Dobra, biolaboratorium, aluminium i 2 osmu. 2 aluminium było, tak? 1 aluminium. Dobra, jak to wygląda? Jak to jest wielkie? Chcę zobaczyć. Poczwórne, kurwa. Nie pasuje to do mojej koncepcji w ogóle. Nie wiem, jak oni to robią. Chyba, że... Ej, dobra, pasuje to do mojej koncepcji. Będę musiał tutaj zniszczyć to.
Ej, dobra, pasuje to. Pasuje, pasuje, pasuje. Nawet bardziej niż pasuje. Spoko luziko. Do laboratorii. O! Tak miało być. Teraz to pasuje do mojej koncepcji. O, no i elegancko. No i elegancko. Tylko co my tu możemy robić? Uż, nawozy. Uhuhu. Wybuchowy proszek to jest iryt plus siarka. Mutageny, próbki bakterii. Kurde. O, czyli widzę, że jeszcze grzyby musimy zasadzić. Ej, to w teorii mamy to. Dwa razy siarka, jeden iryt. I iryt razy dwa. I teoretycznie powinniśmy to już mieć. My właśnie chyba dwie sztuki potrzebowaliśmy. Hell yeah! Mamy wybuchowy proszek. Jeden był potrzebny, z tego co pamiętam, chyba do plecaka nowego. Nie, nie do plecaka, do plecaka odrzutowego w sensie. A drugi do butów zręcznościowych, no właśnie. No właśnie, jak ja mam w ogóle plecak? Plecak to 5. To jest już ostatni w tej chwili. A nie, do plecaka odrzutowego te 3 było potrzebne tutaj wszystko. A skąd ja mam super stópki? To jeden był potrzebny? Ej, really? Ej, nie no, 3 były potrzebne. Ale zniszczyłem... Dobra, kapuję, 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 kapuję. Wszystko rozumiem. Wszystko rozumiem. Już wiem, skąd to się wzięło. Dobra, ale to potrzeba 2 razy 8. 2 razy 8. Trochę mi się to nie podoba, bo ostatni osnem został, ale chyba tam już powinno się robić coraz bardziej ciepło, więc myślę, że... ten osmy pewnie jeszcze znajdziemy. Dobra, muszę go iść wypróbować normalnie. Będę się jarał jak dziecko. Super stópki. I jedzonko. Zjedzmy tą fasolkę. Pijmy się trochę wody. Wody mam już nadto. Pozbierajmy, pochowajmy. Jak ta nasza trawka wygląda? No tak średnio, 2 na 10 bym powiedział. 2 na 20 nawet. No trochę ten plecak odrzutowy daje radę. Trochę tak. Może nie jest jakoś super hiper, ale coś tam daje. Coś tam daje. Jako tako po japońsku. No tak, tego irydu też pozbieramy, bo widzę, że on się tu pałęta. I pójdę po tą skrzynię jeszcze. Tu ile tego irydu? Tu musiało się sporo rozpaść. Tu musiało się sporo rozpaść. Gdzie była ta skrzynia jeszcze? To jest pytanie za 1 000 000 punktów. Gdzie jest ta skrzynia? Było tu? Nie, to nie było tu. Było chyba gdzieś tu bliżej. Było tu. Prawda? Prawda. Prawda, prawda. Dobra, zabieraj ten cały pierdzielnik. Rozbierz tu skrzynkę, żeby się nie myliła. Pomulsa też zbierzemy. Ja cię też zabiorę, bo widzę, że tak tutaj leżysz sobie samoistnie. Wziąłbym sobie jednak te super stópki, ale widzę, że ich tu nie ma. I one się chyba niestety w czasie nie respią. One się chyba w czasie niestety nie respią. A nie, a może się respią?
No, skakuj. Nie mogę gry zbagować. Nie. O, jestem, jestem. Dobra, są super stópki. Jakieś pojedyncze niedobitki, nie wiem czy naprawdę one się respią, czy nie. Wygląda jakby się respiły. Pełny kibunek, no jak to? Panie. Teraz mi tlenu zabraknie. Mówię, jakieś pojedyncze niedobitki. Jakieś pojedyncze niedobitki. Szkoda, fajnie było, jakby one się jednak respiły. Ale bym nie płakał. Ops. Dobra, żelazo. Bye bye. Super stópka to super stópka. Moi drodzy, ale. To by było na tyle. Pamiętajcie o subskrypcjach, komentarzach i ocenie filmu. Grał dla was Shiro. A my się widzimy oczywiście w następnych odcinkach z Planet Craftera. Sobie jeszcze dolecę tylko do bazy. I również kończę, bo muszę jeszcze do pracy wyjechać. Trzymajcie się. Hej, hej.